Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie na Poczytaj mi Marto i zapraszam do wysłuchania przepięknej książeczki pod tytułem Baśń o zaczytanym niedźwiedziu i o króliku, który spadł z nieba. Zobaczcie, jak cudnie wygląda. Autorem jest Przemysław Wechterowicz, a zilustrowała ją Gabriela Cichowska. Wydawnictwem jest Kinderkulka, której bardzo dziękuję za współpracę i za nadesłanie tej książeczki. A was, kochani, zapraszam do wysłuchania pierwszej części. Posłuchajcie baśni zaczarowanej. Pewnego razu żył sobie niedźwiedź podobny do innych niedźwiedzi. Wielki, masywny i melancholijny jak one. Brązowe futro leżało na nim jak ulał, a jego najulubieńszym przysmakiem był miód. Czy mu się nie nudziło? Przecież był samotny, zapytacie. Nie, nie miał on czasu na nudę. Nasz bohater bowiem posiadał dar, który wyróżniał go spośród niedźwiedziej braci. Niedźwiedź ten umiał czytać. Jakie to słodkie, czytający miś, wzruszy się ktoś. Być może. W każdym razie niedźwiedziowi wpadła kiedyś w łapy książka, którą, jak podejrzewał, musiało zgubić albo porzucić w lesie ludzkie szczenie. Książka ta była bogato ilustrowana i nosiła tytuł Tygrys o złotym sercu. Początkowo niedźwiedź zupełnie z nią sobie nie radził. Obwąchiwał ją powielokroć z każdej strony, raz nawet nadgryzł. Ale mu nie posmakowała. Nosił ją więc ukrytą w futrze, a od czasu do czasu, zwłaszcza po posiłku, wyjmował ją i wpatrywał się w tytułowego tygrysa z okładki. Aż raz młody figlarny wietrzyk, z którym mocowali się co czwartek dla zabawy, odlatując zahaczył nosem o książkę i otworzył ją na pierwszej stronie. Niedźwiedź jęknął. Dlaczego wcześniej nie wpadłem na to, żeby zajrzeć do środka? Może dlatego, że jestem dzikim zwierzęciem? Usprawiedliwiał się przed sobą. Tak zmieniło się jego życie. Niedźwiedź był samoukiem, ale zdolnym i pilnym. Więc nim minął rok. Czytał już śpiewająco. Historia tygrysa o złotym sercu i jego przyjaciela króliczka, który wszystkim wierzy, zrobiła na niedźwiedziu wrażenie. Dotychczas najpiękniejszą rzeczą na świecie wydawały mu się ptasie trele, zwłaszcza słowicze. Teraz już nie był tego taki pewien. Tygrysia podróż przez dżunglę zawładnęła jego wyobraźnią i sercem. Ileż to razy czytał ją i oglądał w uniesieniu, wznosząc okrzyki zachwytu. W lesie nie należy krzyczeć, powiecie. Czy inne zwierzęta nie miały mu tego za złe? Nie. Nawet gdyby chciały, nie mogły. Wszak niedźwiedź był niedźwiedziem i choćby przez to należał mu się szacunek. Pewnego popołudnia, gdy niedźwiedź wracał do swojego skromnego barłogu, po skończonej lekturze dni były coraz krótsze, bo jesień hulała już po lesie na całego, do nozdrzy wpadła mu smuszka tajemniczej, acz nęcącej woni. Pociągnął nosem. Znajomy dąb, odrobina metalu i coś jeszcze. Coś, co wydaje mi się bardzo bliskie, pomyślał. Tak trafił na niewielką polanę, gdzie rozpoczął wielkie kopanie.
Kopał wytrwale cały dzień, całą noc, aż pod koniec dnia następnego, w świetle zachodzącego słońca, dokopał się do skrzyni. Gdy ją wyciągnął i otworzył, oniemiał i upadł pełen zachwytu. Skrzynia bowiem po brzegi wypełniona była książkami dla dzieci! Ale fajnie. Początkowo niedźwiedź czuł się tak onieśmielony wspaniałością skarbu i tak wykończony jego odkryciem, że zatrzasnąwszy w jego skrzyni, natychmiast pogrążył się w głębokim śnie. Gdy się w końcu przebudził, zarzucił sobie skrzynię na grzbiet i przytaszczył ją do swojej gawry. Dopiero tu uroczyście dokonał ponownego jej otwarcia. Znalazł w niej książki cienkie i grube, mocno nadgryzione zębem czasu i pachnące nowością, opowieści o zwierzętach, ludziach i egzotycznych krainach przepełnionych tajemnicami. Najwięcej zaś było bogato ilustrowanych historii. Końcówkę jesieni niedźwiedź spędził na pożeraniu wszystkiego, co mu w łapy wpadło, a więc niedobitków ryb, które zamarudziły, nie odpływając na czas do morza, resztek owoców poukrywanych na krzewach, miodu, który spijał w wielkich ilościach, wreszcie porzuconych przez inne zwierzęta resztek pokarmów. Na koniec ogołocił starą, dziką jabłoń, pochłaniając ostatnie jabłka wraz z gałązkami i liśćmi. Jaki zapobiegliwy niedźwiedź, pomyślicie. Najadł się dosyta, żeby smacznie przespać zimowe miesiące. Niedźwiedź rzeczywiście był zapobiegliwy, ale z całkiem odmiennego powodu, niźli dbałość o długi i spokojny sen. Chciał mieć pewność, że nic nie zakłóci mu lektury. Drżącym ze wzruszenia pazurem trzykrotnie drapnął ścianę. A gdy po chwili gawra rozpłomieniła się blaskiem tysiąca świetlików, sięgnął po pierwszą z brzegu książkę i po uszy zatopił się w lekturze. Kochani, gdybyście owej zimy przechodzili przypadkiem w pobliżu jego gawry, usłyszelibyście żywiołowe reakcje niedźwiedzia na czytane książki. Piotrusiu, uważaj, ten podstępny łotr chce cię podejść od zawietrznej! Albo kochane bogatki z jabłoniowej dziupli, już za wami tęsknię, ptaszyny moje! Lub Hilciu, spójrz w lustro, a niech cię gęś kopnie, naprawdę! Oraz ach, Elizo, biedna dziecino, gdybym tylko mógł ci pomóc z tymi pokrzywami! I jeszcze psst, bracie! Posłuchaj mnie uważnie. Wiem, gdzie jest twoja czapeczka. Wiosna zastała niedźwiedzia wychudzonego, ale przepełnionego entuzjazmem. Zaraz też chciał się podzielić skarbem, który odkrył. Dla swoich leśnych braci wybrał jedną ze swoich ulubionych baśni. Baśń o sercu pajacyka. Ale o dziwo napotkał zdecydowany opór. Zwierzęta nie tylko nie miały zamiaru nauczyć się czytać, lecz nawet nie chciały, by im czytano. Niedźwiedź próbował sztuczek. Chodził po lesie, czytając co piękniejsze fragmenty, modulując przy tym głos i dobierając go do każdej postaci. Żywo reagował na akcje, to śmiejąc się, to płacząc przekonująco, ale zwierzęta nie chciały słyszeć o książkach. Wreszcie niedźwiedź, który nie mógł zrozumieć, jak można nie lubić czytać i słuchać, postanowił z przyrodzoną mu delikatnością przekonać każdego z osobna.
Baśń o sercu pajacyka. Kto ma przyjaciela, może się niczego nie bać. Janosz. Ach, jak cudowna jest Panama. Ten, kto kocha, zawsze się ogląda. Magdalena Bielska. Czarna wyspa. Wydarzyło się to pierwszego dnia wakacji, gdy Rita wracała ze szkoły, trzymając w dłoni łopoczące na wietrze świadectwo. Zbliżała się już do domu, gdy raptem po drugiej stronie skweru zauważyła mężczyznę w kombinezonie służb oczyszczania miasta, który podniósł z ulicy jakąś maskotkę, by wrzucić ją do komory samochodu śmieciarki. – Proszę pana, proszę zaczekać! – zawołała i podbiegła do niego. Mężczyzna się odwrócił. – Czy to twoja zabawka? – spytał niechętnie. Rita przyjrzała się jej. Był to nieduży, włóczkowy piesek w kolorze Bahama Yellow. Miał smutny wyraz pyszczka, a jego ogon i lewe ucho były niemal w całości sprute. Mężczyzna, ponaglany przez kierowcę śmieciarki, powtórzył z niecierpliwością. – Zapytałem, czy to twoja zabawka. Nie mogę spędzić na tej ulicy całego dnia. Rita nie chciała skłamać, ale czuła, że w przeciwnym razie jeszcze dziś piesek trafi na wysypisko śmieci. – Tak, to moja zabawka – odpowiedziała szybko. – Czy mogę dostać ją z powrotem? Mężczyzna mruknął coś do siebie, a potem rzucił włóczkowego psa wprost pod jej nogi. – Swoich rzeczy trzeba pilnować! – krzyknął i po chwili pomarańczowa ciężarówka zniknęła za rogiem. Rita się schyliła. – Masz szczęście! – uśmiechnęła się do pieska. – Zabieram cię do domu, a po południu spróbuję odnaleźć twojego właściciela. Kiedy wstała, wydała z siebie stłumiony okrzyk. Ulica zniknęła, a na jej miejscu pojawiła się łąka. Jak okiem sięgnąć, wszędzie rozciągały się wielobarwne wzgórza. Jak to możliwe, że moje miasto zniknęło? Nie mogła uwierzyć Rita. Nagle poczuła na brodzie łaskoczący ją język, a potem ktoś powiedział: Hau, hau! Stokrotnie ci dziękuję za uratowanie życia! Od tej chwili jesteś moją najlepszą przyjaciółką! Rita spojrzała na włóczkowego psa, a ten ponownie przesunął włóczkowym językiem po jej twarzy. Hau, hau! Czy mogłabyś proszę nadać mi jakieś zgrabne, nieprojące się imię? Moja pani wołała na mnie, no choć to mówię, ale często zapominałem tego imienia, a to jej się nie podobało. Hej, Gustawie z włóczki! To ty mówisz i jesteś żywy? Zadziwiła się Rita, nie zdając sobie sprawy, że właśnie obdarowała psa najpiękniejszym imieniem na świecie. Przecież to jest możliwe tylko w bajkach. Gustaw zeskoczył na trawę i najszybciej jak potrafił zamerdał końcówką sprutego ogona. Hau, hau, hau! Nie znam wielu bajek. Moja pani, zanim mnie dziś zostawiła, wolała ciągnąć mnie za ogon i uszy, niż opowiadać mi bajki. Znam za to wiele bajecznych imion, ale to, którym mnie dziś nazwałaś, brzmi najzgrabniej z wszystkich. Dziękuję! Hau, hau! Rita przyglądała się Gustawowi z rosnącym rozbawieniem, nie wiedząc, co ma o tym wszystkim myśleć. A czy wiesz, Gustawie, co to za kraina? Pies, węsząc nosem przy ziemi, zaczął oddalać się w stronę najbliższego wzgórza. Niuch, niuch! Oczywiście, że wiem! To królestwo porzuconych zabawek! Jedyne miejsce na ziemi, gdzie taki pies jak ja, hau, hau, jest mile widziany! Rita przyspieszyła kroku, aby nie stracić go z oczu. Królestwo porzuconych zabawek! Królestwo porzuconych zabawek! Powtarzała w duchu, próbując ze wszystkich sił przypomnieć sobie, czy przypadkiem nie czytała o nim w jednej ze swoich książek. Wąska ścieżka, którą jeszcze przed chwilą się wspinali,
biegła teraz na dół, klucząc wśród kołyszących się na wietrze oliwko-zielonych traw, szkarłatnych maków, złocistych tulipanów oraz wszelkiego rodzaju i koloru roślin polnych. U podnóża wzgórza zaś widniał zamek, pełen fikuśnych baszt i wieżyczek, na których powiewały barwne proporce, balony i wstęgi mieniące się w słońcu. Otoczony był murem w kolorze tęczy, a w fosie, która go okalała, pływały rybki, z daleka złote jak iskierki. Wszystko to było obrazem tak niespotykanym, a zarazem przyjemnym dla oka, że Rita mimo woli roześmiała się od ucha do ucha. Hau, hau! Tam właśnie zamieszkam! Zaszczekał radośnie Gustaw i w podskokach ruszył przed siebie. Zaczekaj na mnie! Zawołała za nim Rita, idąc w jego ślady. Tymczasem dziedziniec zamkowy zaczął powoli zapełniać się mieszkańcami królestwa. Pluszowy miś bez oka i wadliwa kolejka elektryczna, porcelanowa baletnica z łamanym rąbkiem sukni i zielony czołg z urwaną lufą, plastikowi żołnierze bez lewych nóg i stary pirat pozbawiony swojego statku, nakręcana myszka, co nie chciała jeździć i gadająca papuga, która połykała słowa, kot bez butów i pusta świnka skarbonka, klaun na złamanej sprężynie i wóz strażacki z urwanym kogutem. Wszystkie te zabawki oraz jeszcze wiele innych w wesołym gwarze rozpoczynały nowy dzień. Gustaw, który wyprzedził Ritę, wpadł między zabawki, wesoło merdając końcówką ogona. – Hau, hau! Jak się masz, misiu? A ty, porcelanowa baletnico? Hau, hau! U mnie wszystko w porządku! Mam na imię Gustaw, któremu spruł się ogon i kawałek ucha. Moja pani nie przepadała za mną, ale już o tym zapomniałem. Zobaczcie, kogo wam przyprowadziłem. To moja najlepsza przyjaciółka. Rita wbiegła na dziedziniec z okrzykiem – Juhu! I zatrzymała się. Dopiero teraz poczuła na sobie spojrzenia wszystkich zabawek i nagle zrobiło jej się wstyd. Skłoniła się więc w sposób, w jaki zwykle czynili to rycerze z baśni, które mama czytała jej na dobranoc, i powiedziała. Gustawie oraz wszyscy tu zebrani mieszkańcy Królestwa Porzuconych Zabawek, mam na imię Rita i po wakacjach pójdę do drugiej klasy. Nie wiem, jak się tutaj znalazłam, ale jestem szczęśliwa, że mogę was wszystkich poznać. Po churalnym powitaniu zabawki przedstawiły ją swojemu królowi, drewnianemu pajacykowi. Siedział on na tronie z klocków i puszczał bańki mydlane. Rito, jesteś pierwszym dzieckiem, które zostało zaproszone do naszego królestwa, powiedział. Zastanawiam się, czy to jakiś znak? Rita spoważniała. Czy myślisz, że to dobry znak? Pajacyk wypuścił ostatnią bańkę i zamknął oczy. Potem zeskoczył z tronu i roześmiał się. Chcesz się pobawić w superskoki? Superskoki okazały się najlepszą zabawą w jej życiu. Wystarczyło ugiąć lekko kolana, a ziemia wystrzeliwała cię aż pod obłoki, które okazały się najprawdziwszą watą cukrową, a połykane w locie muszki były z marcepanu. Ekscytująca zabawa przeciągnęła się aż do wieczora. Dopiero wówczas Rita pomyślała o rodzicach i powrocie do domu. Tylko jak mam to zrobić? Przestraszyła się. Pajacyk uspokoił ją. Wystarczy, że zerwiesz dowolny kwiat, a w tym samym momencie wrócisz do swojego świata. Pożegnała się z pajacykiem i Gustawem, który zdążył się już tutaj zadomowić. Odwiedzaj nas zawsze, gdy będziesz miała na to ochotę, przyjaciółko. Pajacyk uśmiechnął się do niej, a Gustaw obszczekał ją radośnie. Odwzajemniła uśmiech, podrapała Gustawa za uszami i zerwała kwiat.
Koniec. Koniec części pierwszej. Jeżeli chcecie śledzić dalsze przygody bohaterów tej książki, subskrybujcie mój kanał na YouTubie, a także pamiętajcie o dzwoneczku. Dzięki temu zawsze będziecie na bieżąco. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia na kolejnej bajce. Cześć!